Cześć, to ja Justa. Witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj opowiem Wam o filmie Życzenie. Kiedy wybierałam się na seans, miałam nie dużo oczekiwania co do tego widowiska. Co prawda zdawałam sobie sprawę, że jest to premiera na 100 lat Disneya, ale... Chociaż tak jak powiedziałam, nie miałam za dużych oczekiwań. Chyba najbardziej ciekawiła mnie jak prezentuje się ta grafika i może ta postać złego króla w zwiastunach. Koziołek ze śmiesznym dialogiem też zapowiadał się ciekawie, więc mówię, a co tam do stracenia, zobaczymy co Disney zrobił. Animacja okazała się całkiem prostą fabułą o dziewczynie, która dowiaduje się, że nie wszystkie życzenia mogą być spełnione od władcy, który wyda się być postacią bez skazy, a potem tak jak w przypadku księcia, tylko że tu był król magik, tak jak w przypadku księcia w kraina lodów, Frozen, to. Ci sami twórcy od, też odpowiadali za ten projekt, więc poszli może też takim tutaj. Zabawa była, że dobry król okazuje się złym władcą. Prz, zaczęło być całkiem obiecująco, nieprawdaż? Animacja ta w internecie, jak się potem okazało, ma nie za duże dobre notowania. A ja myślę sobie, że już pomijając te kwestie dwóch, trzech punktów na pieczonych pomidorach, ja tak po prostu zastanawiam się, co było fajnego w tym filmie, a co nie. I moja pierwsza refleksja. Moim zdaniem był to całkiem miły seans kinowy, pod warunkiem, że no właśnie zrobilibyśmy z tego serial i dodalibyśmy troszeczkę rzeczy. Może ja zacznę opowiadać Wam od samego początku, co chodzi, wybaczcie spoilery, bo w sumie jest to dość prosta fabuła, więc... Nie będę dużo opowiadać o całej produkcji, ale skupię się na co ważniejszych rzeczach. Film zapowiada się całkiem ciekawie. Mamy w królestwo gdzieś tam na Morzu Śródziemnym. Takie średniowiecze multikulti, bo wszyscy z różnych stron przybywają do tego miejsca, bo król spełnia życzenia. Wszystkie właśnie tutaj, powiedzmy, narody, przedstawiciele różnych stron w średniowiecznym czy tam renesansowym wciankach, są rządzeni przez czarodzieja. Rzeczą, którą mi brakło z tym czarodziejem jest początek filmu. To znaczy, film zaczyna się bardzo klasycznie. Otwieramy książkę i był sobie, był sobie monarcha, który zbudował piękne królestwo. Pamiętam produkcję Kurczak Mały, na przykład Disneya, gdzie też niby zaczęło się od książki, ale potem ojciec, głównego bohatera, e, już widziałem to w jakimś filmie, dajcie coś innego, powiem wam, jak to się wszystko tam mieszało, pokrzaniło. I tutaj w zasadzie uważałabym, że można byłoby zrobić podobnie: pokazać króla, pokazać to, co było w przeszłości tego monarchy, dać takie właśnie wspomnienie, bo on będzie kolekcjonował życzenia, i będzie wiadomo, że niektóre według niego są złe. A może te życzenia ludzi też mogą na innych ludzi sprowadzać nieszczęścia. I gdybyśmy mieli właśnie już takie wątpliwości, czy król może zobaczy w odbiciu swoją dobrą lub złą stronę, to mogło być już całkiem ciekawe, nieprawdaż? W ogóle uważam, że właśnie monarcha to jest zaprzepaszczona postać, że moim zdaniem ten film powinien być głównie patrzony w je, w jego, z jego perspektywy, nie, nie z Aszy z perspektywy, czyli tej dziewczyny, do której jeszcze tutaj wrócę, ale moim zdaniem król. To byłoby całkiem ciekawe. Zwłaszcza, że mieliśmy, prawda, już historię postaci, która teoretycznie w pierwowzorze miała być złą postacią, na przykład postać Elzy właśnie z tej Krainy Lodu. Zobaczcie, jak tu wracam. To tutaj ja bym zrobiła jednak typowego złola, który może postać dobrą, która staje się zła. Taki proces bym dłuższy tego pokazała. I tylko nagle śpiewa, że tutaj chroni ludzi i potem od królowej dowiadujemy się, że Pernarcy, z lustereczką i tak dalej, ale zabrakło mi tej przemiany, tego jak z tego młodego, powiedzmy, człowieka, co mogło być w prologu filmu, zmienia się, po prostu może coraz mniej ufa ludziom, widzi potencjał, że te nie wszystkie życzenia mogą dobrze się dla nas skończyć, bo jakiego życzenia król nie chce spełnić? Stuletniego Dziadka głównej bohaterki, który tam gra na mandolinie, na gitarce i śpiewa coś i zachęca ludzi do słuchania jego. Wiecie, on mógłby tworzyć jakieś z punktu widzenia króla polityka wywrotowe piosenki, więc to mogło być w przypadku króla powiedzmy, że uzasadnione. I to jest jedna rzecz, czyli jakby serial, to mogłoby się tak zaczynać, właśnie, że Asza stara się o bycie asystentką króla, pomaganie mu i nagle pac, dowiaduje się, że niektóre życzenia nie mogą być spełnione. I ja bym to po prostu szła z, wi z widoku właśnie króla. Dlaczego pewne życzenia się nie spełniają? Co się stało z jego przeszłością, że on nie ufa może za bardzo ludziom? Tego mi brakło. Plusem w animacji no niewątpliwie jest grafika i chyba dla tej grafiki właśnie poszłam na ten film. Chciałam się przekonać jak prezentuje się grafika właśnie tła odręczne, tła klasyczne z trójwymiarowym Animacją postaci, które też przypominają troszeczkę, yy, właśnie postacie rysowane tak odręcznie. No, można powiedzieć, że wizerunki bohaterów są całkiem, całkiem przyjemne. No, Asza, król. I wiecie co? No i właśnie, bo yy, Asza ma przyjaciółkę z niepełnosprawnością, która się tam porusza, no, jest może troszeczkę sparaliżowana, bo chodzi o takie kuli. A gdyby to ona była główną bohaterką, i gdyby to ona yy, odkryła, że król, yy, bo to był król, Król był dla niej idolem, że król właśnie nie spełnia wszystkich życzeń, to mogłoby być moim zdaniem znacznie ciekawiej. Dać piękną mulatkę, która ma gadającego osiołka, nie osiołka, widzicie, wybaczcie, koziołka. To było bardzo bezpieczne ze strony Disneya. Najlepszą produkcją Disneya, jeśli chodzi o księżniczkowe postacie, była Księżniczka i Żaba. Pamiętacie tę całą historię z tą Tianą, że niby taka prosta fabuła, zwróćcie uwagę, że ona ma, książę, Żaba znajduje królewnę, która go pocałuje i odczaruje się urok. I tutaj wszystko, jak wiecie, w księ Księżniczce i Żabie się pokomplikowało. I tego tu brakowało mi w tej produkcji. Wcześniejsze animacje Disneya, które były, powiedzmy, adaptacjami klasycznych baśni ze zmienioną fabułą. Przypominajcie sobie na przykład tą Małą Syrenkę, której szczęśliwe zakończenie było, prawda? Że ona jednak przeżyła, bo w oryginale Mała Syrenka ginie i zamienia się w morską pianę. Dobra, jeśli Disney nawet idzie w tym kierunku, że lubimy szczęśliwe zakończenia, to na przykład uważam, że kontynuacja Małej Syrenki Dwójka, czyli o, przy... o właśnie. Przygoda jej córki była znacznie ciekawszą, że bo on to była jakby nowa fabuła, gdzie po prostu ten pierwowzór z baśni był tylko pretekstem do kontynuacji. A co było fajne w przypadku Tiany, czyli, czyli księżniczka i żaba, nowy Orlean na, na rodzinę Jezu, pokazujemy dziewczynę z no niezbyt uprzywilejowanej klasy społecznej, która miała. No trudniej niż jej rówieśniczki, prawda, pracowitą dziewczynę, która właśnie walczy, marzy, ma marzenie o knajpie, o swojej restauracji, ale wytrwale dąży do tego celu. W filmie Życzenie też mamy morał taki, że Życzenia najlepiej spełniać, niekoniecznie czekając, oddając je w ręce kogoś, kto może, bo on Doprowadzał do tego, że poddani tracili pamięć, jak oddawali mu te życzenia, że życzenia są częścią nas. I zobaczcie na tym, że właśnie znów księżniczka i żaba. O wiele lepiej moim zdaniem to pokazuje, tak? Mamy tam tą komplikację, mamy jedną warstwę, to jest ta klasyczna baśń, i ta nadbudowa, taka komplikacja, właśnie, że realia tych właśnie lat 30., dziewczyna z knajpą, dziewczyna, która słucha jazzu, która właśnie niekoniecznie wierzy, że w gwiazdkę spełniającą życzenia, magia i tak dalej. I pojawia się jakiś taki, taki punkt zwrotny, co jest bardzo charakterystyczny dla klasycznych opowieści które przewraca życie dziewczyny, w tym, w tym przypadku Tiany to było i ona musi nie dość, że wrócić do swojej postaci, to przy okazji pokazuje innej postaci, czyli temu księciu, że można żyć inaczej. A tutaj co mamy? Wracamy już teraz do fabuły naszej tutaj produkcji. Mamy właśnie niby zbuntowaną, niby dbającą o rodzinę, także młodą dziewczynę, która... Pio w jednej z piosenek wyjaśnia, że jest młoda, ale i tak wie, co już co robi. I to w sumie dobre było, bo to jest ten właśnie punkt taki, że piosenki w filmach Disneya ciągną fabułę dalej. Bardzo szybko ta fabuła szła. Wiecie, przez to, że zdecydowali się skrócić ten film poniżej 100 minut, miejscami brak takich rozwinięci postaci. Bo jeśli chodzi o postacie drugoplanowe, to ja rozumiem. Te postacie mogły być mrugnięciem okiem do widza, że zobaczcie, ten przypomina z produkcji Disneya starszych tą postać. To powiedzmy, że Gabcio czy Maruda czy inne tam właśnie krasnale to mogli być jakieś tam odbicie przyjaciół naszej głównej bohaterki. No bo Koziołek jako pomagier księżniczki, w tym przypadku dziewczyna, która aspiruje do bycia wróżką królewską, czyli tej aszy, Daje radę. Właściwie Koziołek mi się spodobał. Jego dialogi całkiem sympatyczne. Ja tutaj opcjonuję na wersji polskiej. Mówię, mówię właśnie o, tych, o polskim dabinku, więc Koziołek, postać Koziołka, rysowanie zwierzątek, rysowanie teł jak najbardziej na plus. Żarty z produkcji, że król w sumie to albo nie jest taka złama macocha w wersji żeńskiej od Królewny Śnieżki, albo może Troszeczkę przypominał mi miejscami tak, z jednej strony Urszulę, tą wiedźmę morską, bo też tak czarował, ale też z ze Śpiącej Królewny. To, że to jego taka męska wersja maleficent. Zwłaszcza jak on rzucał te uroki na właśnie swoich poddanych w finale filmu. Wiecie, to było nawet fajnie zrobione. W tym momencie też królowa, jak się tam się zachowały te postacie, że widać, że ci poddani zaczynają się właśnie sprzeciwiać rządom tyranii. Tylko właśnie brakuje mi tego, jak ten tyran stawał się stopniowo z tej dobrej postaci zły, lub czy stawał się już zły za dziecka, bo coś strasznego się wydarzyło. Niby mamy taką zapowiedź, wiecie że była katastrofa, że zginęła jego rodzina i on żałował, że on wtedy nie był magiem. O wiele lepiej ta produkcja by się zachowała, gdybyśmy na tyle słów króla zobaczyli tą retrospekcję. Tego mi brakuje. Właśnie niektórzy zarzucają tej animacji, że niby mamy właśnie stulecie Disneya, on tam tak delikatnie, trochę tak niby w dialogu mruga okiem i tak dalej, że trzeba się bardzo skupić nad tymi detalami, które uciekają nam właśnie widzą, żeby ta Animacja była taka delikatna. Dobra, a idziemy teraz w dobre, dobre strony tego filmu. Tła, tak jak powiedziałam, piosenki, które napędzają fabułę. Piosenka Jesteś z Gwiazdy, tak będę tutaj mówić po polsku. Uważam, że fajna sprawa. W ogóle żarty na poziomie zwierzaku, od mi się od mrokre, mokrej roboty. Że króliczki się rozprawią z pewnym rycerzem. To było całkiem sympatyczne. O jakiego rycerza chodzi, to tutaj oczywiście obejście film. Nie będę Wam do końca tego zdradzać, chociaż tak jak mówię, no w trzon fabuły już zdradzi zdradziłam, prawda? Ale nie będę Wam do końca psuła zabawy. Co jeszcze było moim zdaniem sympatyczne w tej animacji? Finał. Finał właśnie, pomimo, że była fabuła właśnie taka lekko zarysowana, to ten finał jednak potrafił wzruszyć żarty no niektóre żarty również kiedy oglądałam zwiastun wydawało mi się że to co było w finale filmów pokazali jakby na początku. Wydawało mi się, że, że zwiastą troszeczkę mylił. Wydawało mi się, że Asza jak będzie się starała właśnie być asystentką króla, to że już od samego początku będzie taka niezdarna i będzie prowadziła pewne sytuacje, które były pokazane w trailerach. A szkoda, że tego tam dopiero dali na koniec, a nie na... Chociaż pożar w Zamku Królewskim był ciekawy. Dużo więcej by to dało, gdyby przyjaciółka, najlepsza przyjaciółka Aszy była również wtedy w tej Komnacie. Gdybym miała porównać z innymi księżniczkowymi produkcjami Życzenie, to tak na tle klasycznych baśnie, czyli Królewna Śnieżka, Śpiąca Królewna, czy właśnie Ciuszek, to y, Życzenie się broni moim zdaniem. Natomiast jeśli mielibyśmy po, postawić to, ten film dalej, czyli w, w przypadku Renesansu, Mała Syrenka, czy no właśnie, Zaplątani, czy Kraina Lodów, kurczę, to są ci sami autorzy, Księżniczka i Żaba. Wiecie, jeśli to miała być taka animacja nawiązująca do tych rysunkowych klasyków, to dużo brakuje tej produkcji do księżniczki żaby. I to jest moim zdaniem, o ile mówię, nie starałam się szukać bardzo skomplikowanej fabuły, to skrócenie tego metrażu, w tej animacji zrobiło jej krzywdę. Gdyby to dać jako serial i dać jeszcze trochę innych wątków, na przykład pokazać różne historie tych postaci pobocznych, nawet gdyby to miał być jakieś takie żarty, właśnie, że ktoś miałby na przykład mieć kota i ten kot by przypominał arystokratów, czy właśnie. Paczka od aszy, rzeczywiście miałaby jakieś konszakty z siedmioma krasnoludkami, to by tej produkcji o wiele więcej dobrego zrobiło. Ja cieszę się, że Disney planuje jednak zrobić serialową wersję księżniczki Żaby, czyli dalej opowiedzieć historię Tiany, bo ja nie wiem, czy oni właśnie się obawiali, że może być problem z, z życzeniem. Co było jeszcze fajnego w tej animacji? Jak już mówię, finał wzruszający, który do, za, dla finału polecam to zobaczyć. Te napisy końcowe. Wiecie, nawet na YouTubie widziałam napisy końcowe, gdzie piosenka, o właśnie, piosenka, nawet ta po polsku, co jest popowa wersja tej piosenki, o, reklamująca film, ona nie znalazła się w fabule, a szkoda. Część tej piosenki mogłaby być świetną ilustracją do tego, co mógł w przeszłości przeżyć król. Postać właśnie ma dokonać wyboru, jaką wersją siebie chce być, no bo jak z tym lustrem, prawda, lustro. Różne symbole, ale brakuje mi tego. Brakuje mi właśnie rozwinięcia postaci Złego Króla, bo to jest najlepsza postać w produkcji. Asha, dobra, to jest jeszcze Asha. Wizualnie ta postać jest sympatyczna, no nie da się tego ukryć. Moim zdaniem, więcej charakteru ma jej selfie, ten, ten helper do pomocy, czyli ten właśnie zwierzak. Uważam, że Valentino jest, ten koziołek jest o wiele bardziej charakterną postacią niż Asha. Pamiętacie Pokahontas czy Shop? Opracz Miko byłby bardziej charakterny od Pocahontas, a postać naprawdę fajnie wygląda. Co było fajne jeszcze w tej animacji? Uważam, że dialogi, no właśnie jeśli chodzi o żarty, tak? Bo jeśli animacja, tak jak mówię, fabularnie jest tutaj właśnie bardzo prosta fabuła, to grzyby. Wiecie, gadanie do grzybów to mogło pójść w całkiem dziwnym kierunku, ale w sumie... To mogłoby też być ciekawe. Wiem, ja mówi to najbardziej pokręcony animator na polskim YouTubie, gdzie niektórzy mówią, że moje produkcje są dziwne, ale tam były gadające grzyby. Fajnie zanimowane. Właśnie takie te detale. Misiek mi się najbardziej podobał, żart z Bambiego, grzyby mi się podobały, król. Żałuję, że właśnie yy, nie był bardziej rozpisany. A może, do, jeśli doczeka się to serialowej wersji, to się dowiemy więcej o tych postaciach. Dziewczyna z niepełnosprawnością, nie uważam, że fajnie byłoby poznać jej życzenie. Myślę, że ona ma więcej do atrybutów niż tylko pieczenie ciastek. A jeśli już nawet to właśnie, czy król na przykład mógłby pozbyć się pewnej jej tutaj, no powiedzmy, dysfunkcji, czy może niekoniecznie. Piosenki, które wam tutaj właśnie przytaczam, to Gwiazda, o tym Piosenka o, o o tej odpierająca, powiedzmy, że ten bunt tej Aszy, czy piosenka portretująca króla, czyli kiedy on rozmawia z Aszą, kiedy on śpiewa o sobie, o tej niewdzięczności, co się w ogóle dzieje wokół niego. To te piosenki owszem, napędzają fabułę do przodu, i to, jest, i to jest trzyma tą klasykę Disneya, więc to jest tam tutaj tak. Podsumowanie: okej, okay, to jest okej okay w tej produkcji, czyli piosenki, tła animowanie postaci zwierząt, postacie ludzkie również, aczkolwiek niektóre te postacie mogłyby być z ludzi troszeczkę ciekawsze, to zwierzęta są lepszy, lepiej wyglądają w tym filmie niż ludzie, moim zdaniem. Myśl tak, dialogi, no bo dialogi się bronią, jeśli chodzi pod kątem żartów, to tak powiedzmy, to, że postacie mogą być, powiedzmy, szukaniem właśnie odniesień do stulecia Disneya, że ktoś jest odpowiednikiem kogoś, możemy tak powiedzieć, że król na przykład, przykład można szukać. W tekstach piosenek jest również, są nawiązania choćby do zaplątanych, ale z, z racji tego, że były to produkcje, pomysły twórców, reżyseria się kłania krainy lodu, to spodziewałam się większego takiego właśnie wow. Ale, tak jak mówię, to się, tym, to, to się dowiedziałam tak naprawdę, że to odpowiadali za to twórcy Krainy Lodów w praniu, tak naprawdę, czyli po seansie. Jak zaczęłam sobie przeglądać po prostu opinie też innych i troszeczkę weryfikować to, co mi się podobało, co nie, wychodzi na to, że i tak jestem wyjątkowo łagodna dla tej produkcji. Nie no, ogólnie, ponieważ yy, oglądając wiastunę i oglądając yy, film, nie miałam takiego powiedzmy, no, takiego dyskomfortu, że będę się spodziewała czegoś jeszcze lepszego. Najbardziej byłam zaciekawiona grafiką, prezentacją postaci i jak te kolorowe tła się obronią w tej produkcji. Miło jestem zaskoczona wyglądem zwierzaków, które akurat na tym tle, z tych, właśnie te, wyglądają bardzo fajnie. Postacie ludzi również, aczkolwiek tak już powiedziałam. Więc, gdybym miała ocenić tą produkcję, to powiedzmy, że jeśli jest 10 punktów na 10, to nie, to, to, nie, to, to nie będzie aż tak miło dla tutaj. Na pewno 2 mi, minusy z dziesiątki dostaje fabuła, bo brakuje mi czegoś, ale mówię, nie spodziewałam się cudów. Dopiero potem tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać, co temu filmowi mogłoby brakować, więc nie jest wcale źle. Na pewno jest te napisy, kurczę, te napisy, to jest pierwsza produkcja Disneya, gdzie po wzruszającym finale macie wzróż na napisach, gdzie gwiazdy układają się w wizerunki różnych postaci z produkcji Disneya. Gdyby ten film miał być bonusem do 100 lat Disneya i jeszcze by coś do tego wyszło innego, no, to Boże, nie miałabym tutaj żadnych obiekcji. Ale tak, jak mówiłam, 10 na dzisiaj nie będzie, bo y, fabuła jest 8. Minus 1 jeszcze za to, że postać króla nie jest bardziej opowiedziana, bo to on tak naprawdę, moim zdaniem, trzyma tę fabułę. Dziadek stuletni, może miał buntownicze. Mama y, bohaterki prawie mi znika w fabule. Taty bohaterki, no nie ma, tylko wspomnienie, że zginął, że był ciężko chory. I znów brak retrospekcji. Wiecie o tej postaci, co też można. Co tam się tylko, że wspomina, Asha, że siedzieli i patrzyli w gwiazdę, za mało, moim zdaniem. Więc już mamy 7. Muzyka dobra zostaje, że ok. Wstęp filmu mógłby być inny, więc 7 minus 1, dobra, 6. 6 na 10. Czy to jest ocena na 100 lat Disneya? Jako serial byłoby o wiele lepiej, bo dopowiedzieliby, moim zdaniem, to co mi tutaj brakuje. Więc 6 na 10 i tak jestem bardzo dobra dla tego filmu. Obejrzeć, żeby się pośmiać, żeby się rozluźnić jak najbardziej. Ale szkoda, że czegoś więcej nie ma w tej produkcji. Naprawdę potencjał był. Chyba, że się pojawi serial i dowiemy się więcej o tych postaciach. Wtedy możecie liczyć na lepszą opinię. Tak uważam. To dzięki za. Wysłuchanie tych bardzo długiej recenzji, jak tutaj się okazało. I zachęcam Was do słuchania innych moich podcastów oraz jeśli podobają Wam się takie moje rozkminy filmowe, jak tutaj były, to możecie po prostu polubić ten filmik. I wiecie co, jeśli ten podcast będzie miał przynajmniej 100 łapek do góry, to Realizuję kolejny na temat filmowy. Żeby sobie odreagować trochę to życzenie, to może jak mi się uda obejrzeć Chłopca i czaple, studio Ghibli, oj i tam, tam będzie dużo fajnego do opowiadania. Może się uda inna produkcja Ghibli, a jeśli nie ta, to inne na pewno Disney, inne Ghibli, inne produkcje filmowe. Mogę tak komentować.